Bo one się bogacą, proszę pana, a my biedniejemy. Biera, po co ja mam dzisiaj dostać, proszę pana, parę złotych ochłap, jak ja muszę wszystko drogo zapłacić? Jest pani zadowolona z tej czternastki? Dobrze jest czy źle? Żartuje pan? To są najgorsze złodzieje, jakie mogą być. Opisie pani mówi, tak? Opisie, oczywiście. On z jednej kieszeni wyrywa od ludzi, a z drugiej... Czyli rząd nie ma swoich pieniędzy. A są emerytury, proszę pana, i trzeba z tego opłacić. Jak? Wszystko, leki kupić, ile wszystko... Ile ma emerytury około? No 1500 zł. Jak przeżyć za 1500 w tych czasach? Nie, proszę pana, to jest po prostu... Widzi pan, kuleje i muszę iść... Jak wygląda... Czy jest drożyzna? Bardzo. Przez kogo? Sytuacja na świecie... PiS. Przez PiS. Bo one się bogacą, proszę pana, a my biedniejemy. On od ludzi bierze. Kaczyński dał, czy nie, nie dał, nic nie dał, proszę pana. Podatku, tylko zabiera. Tak? Wszystko ludziom zabiera. Po co ja mam... Co by pani chciała w zamian? Co pani rząd zrobi? Niech on nie podnosi i niech nie daje. Niech nie będzie dobrym wujkiem. Po prostu nic nie chce, że nie zabiera. Nie chcę, niech nie zabiera. Czy za Tuska było lepiej jeszcze? Nie wiem, nie chwalę Tuska, proszę pana, ale PiS-a po dzisiaj dostać, proszę pana, parę złotych ochłap, jak ja muszę... Czy jest drożyzna? Przez kogo? Sytuacja na świecie? Przez PiS. Bo one się bogacą, proszę pana, a my biedniejemy. A my biedniejemy. Nie za dużo zarabiają posłowie teraz według pani? Tak. Bardzo dużo. A są emerytury, proszę pana, i trzeba z tego opłacić. Jak? Wszystko, leki kupić, wszystko. Ile ma emerytury około? 1500 zł. Jak przeżyć za 1500 w tych czasach? Nie, proszę nie pana, to jest po prostu, widzi pan, kuleje i muszę iść. Jak wygląda służba zdrowia teraz? Ile się czeka? O, też jeszcze się czeka, ale już... Naszym w tym wieku to niech nawet pan... Potrzeby osobiste. Pan też zadowolony z PiS-u, z rządu? Bardzo, bardzo. Czy przekonuje? Oczywiście, że tak. A czym pana przekonał PiS? No tymi działaniami, które teraz za te 8 lat rządów, co wprowadzili, to są... Oryginalne działania, po prostu nie ma nic fałszu, nie tego, tylko... Finansowo się panu lepiej żyje teraz? Oczywiście, że tak. A nie, kraj się bardziej rozwija gospodarczo i tak dalej? No to widać, to widać. 800 plus dobrze dają młodym na przykład? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale wszystkim... Ja tego nie miałem. Ale mimo wszystkim tego... dawać, bo dużo są już pracującym tylko? Nie, a co tu robić tego? Dzieci niech mają po prostu... Wszystkim to, dzieciom. A wszystkim dzieciom już, no bo no, co teraz znowu tam, wiadomo, no, szukać tam u Tuska, u tych, gdzie tam jakie dziecko, bo się nie dać mu, czy dać tego, to nie, nie. Termowe leki, dobrze to jest? Bardzo dobrze, bo... Powinno być. Bardzo dobrze, bo wie pan co, płaci się te ubezpieczenia, idzie się do lekarza, wypisuje, a tam jest tak, 5 leków, jedno 30%, a resztę po 100. Ja tego nie mogłem rozumieć. Co to jest? No, no to tak, albo tak po prostu. No, no idę do apteki, no zresztą od razu na recepcie pisze, nie? 30% resztę po 100. No co to było?